Pani Marszałek, Wysoka Izbo, Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło projekt ustawy o Narodowym Programie Zatrudnienia. Ten projekt tu jest, pokażę wszystkim, ci, którzy nie uczestniczyli w debacie. Projekt, który dotyka największego problemu, w jakim dzisiaj się spotykamy, czyli brak pracy. Dzisiaj mamy ponad 2 300 000 bezrobotnych, do tego ponad 2 miliony ludzi, którzy wyjechali z naszego kraju za poszukiwaniem chleba. I w tej grupie największy problem dotyka ludzi młodych. Ponad 1 000 000 osób na bezrobociu to ludzie do 35 roku życia, a z tych, którzy wyjechali, 80% to ludzi młodych. Ten projekt, który Państwu przedstawiamy, dotyka właśnie tej grupy, czyli ludzi młodych, którzy najbardziej są zagrożeni bezrobociem, ale również tych terenów, gdzie bezrobocie jest najwyższe. Mamy województwa i powiaty, gdzie bezrobocie jest powyżej 35%, gdzie co drugi mieszkaniec w gminie jest bez pracy. I to jest nasza odpowiedź kompleksowa, przygotowana na te zadania. Czy utworzymy 1 200 000 miejsc pracy, czy 1 400 000, czy 1 000 000, to każdy jest tutaj zyskiem. Przedstawiamy propozycje dotyczące ulg dla przedsiębiorców, którzy będą zatrudniali osoby poszukujące pracy. Przedstawiamy propozycje dotyczące pracowników bezrobotnych, którzy poszukują pracy. W tym również są propozycje dotyczące ulg dla tych, którzy znajdą pracę, ale pracę, która nie jest wynagradzana w sposób odpowiednio. Tu są też propozycje dotyczące mini pracy, czyli łączenia pracy z ucząc się i na niepełny etat. I wreszcie są tutaj propozycje dotyczące stypendiów edukacyjnych, dotyczące praktyk szkoleniowych. To jest wszystko podyktowane tym, aby pomóc ludziom, którzy są dzisiaj w najtrudniejszej sytuacji, czyli ludziom bez pracy, ludziom młodym. W czasie debaty przedstawicielka klubu Platformy Obywatelskiej nie znalazła konkretnych przyczyn, żeby złożyć wniosek o odrzucenie tego projektu. Inne kluby wypowiadały się pozytywnie o tej propozycji. Dzisiaj dajemy Państwu konkretny, opracowany projekt z konkretnymi rozwiązaniami i no, wszyscy jesteśmy zaskoczeni, że składacie wniosek o odrzucenie. Nie ma to nic wspólnego z tym, o czym mówił lider Waszej partii. Pani Marszałek, w związku z tym, że są kontrowersje na linii pan premier, klub, w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości wnoszę o przerwę, żeby klub Platformy mógł się jeszcze raz zastanowić nad złożeniem tego wniosku. A pan prosi o przerwę dla klubu? Dla klubu, tak. Ile minut? 5-minutowo. Ogłaszam 5 minut przerwy.